I ramujemy oczywiście wszystko i wszystkich! Dobra, tego nie chciałem zramować. Kurde! I got a Need for Speed. Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Underground 1. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny ekscytujący gameplay z tej gry. W komentarzach ostatnio, pod ostatnim odcinkiem, Dziki Kaczor napisał, abym wziął Volkswagena Golfa GTI. Ale to zaraz. Czekajcie, czy ja tu coś odblokowałem? Przed chwilą widziałem jakąś strzałkę. Aha, właśnie, performance. Czy ja nie zainstalowałem tego? Zainstalowałem. Czemu ta strzałka dalej pokazuje? Muszę chyba pojechać po prostu następny wyścig. A tutaj mamy drift. I zastanawiam się właśnie, jak poradzi sobie chciałem powiedzieć Honda MX-5. Mazda MX-5 tutaj na drifcie. Może być ciekawie, chociaż powiem wam, że ten wóz nie jest aż taki skrętny. Nie jest łatwo zarzucić tutaj dupę, wiecie? Czego nie można powiedzieć o Hondzie S2000. No ale dajmy szansę, zobaczymy. O damn, znowu manual, ale dobra, całkiem dobrze mi się jeździło w ostatnim odcinku na manualu. Oh damn, Nie! Kurde. Dobra, ale jeszcze to dorobimy, widzę, że całkiem ładnie lata ta Mazda. I na dwójce próbujemy ciągnąć, ciągnąć. What the fuck? Pierwszy raz mi się udało. Ale to dlatego, że mi samochód sam nie zmieniał biegu na ten, na trójkę. Ale zajebiście. Tylko jeszcze z odwracaniem jest problem. Wow. Ej, no pięknie. No tak sobie. Będzie trudno, to jest mój, to jest moje pierwsze driftowanie na manualu tak naprawdę. Znaczy ja już sobie to trenowałem na tych quick race'ach. Dawaj. Opadł mi. Trudno. No, Mazda, nie postarałaś się. Nie no, ale ogólnie całkiem fajnie się trzyma. Zobaczcie jakie kąty robi, o skubana. Jeszcze nie da się, znaczy zrobi taki wielki kąt i nie przesterowuje, no to jest super. Tylko, dobra, spróbujemy się tutaj bardziej rozpędzić. I dwuja. Ach, nie pykło. Trzeba to jakoś inaczej rozgryźć. O kurde, już 160 tysięcy punktów. To ciekawe, jakby mi tu poszło Honda S2000, wow. No nie, to ostatnie okrążenie, ale jeszcze chyba pojedziemy raz na ślimaka. No tak sobie, nie jestem zadowolony. Ale dobra, o Jezus, przesterowałem, pierwszy raz przesterowałem w MX-5. No dobra, ale rozpędzimy się teraz i spróbuję szeroko tym razem. Wow! Pięknie! Ale żem odwalił. Wow! Tokyo Drift! Nie no, pięknie poszła, pięknie. Jestem zadowolony, naprawdę. Chociaż powiem wam, że prawdopodobnie w S2000 poszłoby mi lepiej, bo tam lepiej tym tyłkiem można rzucać. No ale i tak nieźle. No dobra. Teraz mamy sprint, a na sprinta weźmiemy sobie tego Golfa. No ja jestem też ciekawy w sumie, jak on poleci. Chociaż powiem wam szczerze, no raczej nie wróżę mu dobrych wyników. Tak, tutaj mamy gorsze przyspieszenie, ale lepszą prędkość maksymalną niby. No dobra, zobaczmy. Zobaczmy tego gnoja. Zobaczymy, jak pójdzie ten Golf bez podłogi. Tutaj mamy sprint, on jest dosyć długi. W poprzednim odcinku nawet się nim zachwyciłem, bo był aż tak długi. Bez skojarzeń. Zobaczymy, jak pójdzie, no. Jeszcze ani razu w sumie Golfem nie jechałem w tej grze. Nissan Skyline! Nissan... myślałem, że sami sami. Mamy Z 350 i Honda S2000. Wow! Kurde! Jak skręca, słuchajcie!
A zobaczymy jak na wyskoku. No tak sobie na tym wyskoku poradził, nie byłem zadowolony, ale to może też moja wina. Ogólnie zakręty ładnie łyka. Jak nie powiem kto, jak Sasha Gray. Co innego. Ale powiem wam, że no całkiem skręt. O właśnie, o to mi chodziło. Chciałem go do tego zmusić, żeby takie coś zrobił. Kurde. Wiedziałem, że coś z nim będzie nie tak. Mhm. Ale powiem wam, że z Peugeotem, tu jest chyba 206, tak samo było. Było tak samo. Też jak nim za mocno skręciłem, był jakiś problem właśnie. W pewnym momencie ten samochód zaczął wariować. I widzę, że Golf też jest podatny na te wyboje. Ja nie lubię takich samochodów. Zdecydowanie lepiej spisywała się Mazda MX-5. What the fuck? Co tu się odpieprza? No! Golfina, kurde, bez podłogi. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego bez podłogi. Bo wszystkie Golfy są zardzewiałe i się tak mówi po prostu. O! Oh. Nie! O, mało brakowało. No dobra, lecimy. Mam jeszcze szansę wygrać, chociaż nitra już brak. Dobra, byle czym, byle bokiem, ale nie poszło. Okej, dobra. To był chyba najtrudniejszy i najgroźniejszy etap dla ludzka. Patrzcie, nie! Spadła! Ohohoho! Ramer pieprzony, haha! Udało się. W ogóle już powoli kończę tego NFS-a i powiem wam, że tak trochę smutno, bo naprawdę fajnie mi się gra. Testuję te samochody i w ogóle fajnie, że możemy sobie wszystkie tam wybrać, potestować, sprawdzić, który nam będzie pasował. W każdym razie odblokowałem nowe spoilery, ale żeby wziąć jakiś spoiler, to wolałbym chyba zmienić samochód na coś innego. Tutaj mamy Nissana. Nie. To wygląda jak samochód rodzinny, ale 240 SX, tutaj dupę zarzucało z tego co pamiętam. Integra jeździ spoko, ale nie jeździłem jeszcze Hyundai. Mamy jeszcze kilka samochodów. Impreza mi się nie podoba. Supro jeździliśmy. Eclipse, no ciekawe jakby się Eclipse zachował. Nie wiem. Mazda LX7 była dobra. O, teraz wezmę sobie Toyotę. A co mi tam? Tutaj mamy całkiem niezłe przyspieszenie według statystyk. Przy okazji sprawdzimy, czy jeśli zmienię spoiler, to będę miał wyższą statystykę wyglądu. Wszystkie odblokowałem. Te są nowe, tak? To jest ten... Ale spada mi niby reputacja z tego co widzę. Więc ten spoiler, który mam... Co jest w ogóle? Nie wiem tego, mojego unikalnego. Ej, ale on dziwnie wygląda. Ale ogólnie podoba mi się bryła tej Toyoty. To jest dosyć popularny samochód na drogach w Polsce, bo ja często go nawet spotykam. Nie, to jest inny sprint. Myślałem, że to jest ten sam, ale to jest trochę inny. Oczywiście sobie przejedziemy, no i mam nadzieję, że będzie fajnie. Ogólnie wydaje mi się, że Toyota Celica ma dosyć dobre prowadzenie. Bo samochody w większości w Undergroundzie z napędem naprzód mają dobre prowadzenie. No, zobaczymy jak będzie tutaj. Dawaj laska, startuj. Ja nawet nie chciałem jeździć na tym manualu, wiecie, ale tak jakoś samo wyszło z siebie. I powiem wam, że jestem nawet zadowolony, bo dosyć dobrze mi się te biegi zmienia i zdaje się, że samochody jakoś lepiej przyspieszają, nie wiem. Może to tylko wrażenie, ale naprawdę jest lepiej. A jeśli jest lepiej, no to gramy tak już. Ops. No jak z tym prowadzeniem? Z prowadzeniem zdaje się jest ok. Nie mam zastrzeżeń, chociaż spodziewałem się, że będzie skręcać jak Acura RSX. Ale tutaj zdecydowanie lepsza jest kontrola, gdy wpadnie się w lekki poślizg. No nie wiem, na razie jest ok. Zobaczymy co się stanie zaraz. Też taki dreszczyk emocji, bo nie wiem czego mogę się spodziewać po tym samochodzie. Tak jak jeździłem troszeczkę dłużej Hondą S2000, czy tam nie wiem, Mazdą MX-5, to już tak wiedziałem czego mogę się spodziewać po tamtych wozach, a tutaj nie. I to jest taki dreszczyk emocji i myślę, że dzięki temu gra jest ciekawsza. Poza tym to jest krótki wyścig, wiecie. Muszę tutaj trochę uważać nawet.
Jestem trochę zawiedziony, wiecie czym? Tym, że... No niestety, to już jest końcówka gry, nie oszukujmy się. A te samochody, moim zdaniem, nie jeżdżą jeszcze aż tak szybko, jakby Lucek tego chciał. Dobra, i mamy metę. Poszło całkiem łatwo, aż za łatwo. Coś mi się... Nie chcę wierzyć, że tym tak niełatwo idzie. No dobra, ale... No cóż, kasa leci, wszystko leci. Tylko po co mi ta kasa, skoro... Nie ma na co wydawać, tak naprawdę. I mamy okrążenia, ale tym razem bym wziął jeszcze inny samochód. Toyota mieliśmy teraz, a tu był jeszcze Hyundai. O, tu mamy nawet takie samo przyspieszenie, ale wyższą prędkość maksymalną jeszcze. I ponoć według statystyk takie samo prowadzenie. No zobaczmy. Myślicie, że będzie lepiej? Hyundaiem też jeszcze nie jeździłem. No, przetestujmy oczywiście, trzeba wszystko przetestować. Tak, myślę, że ostatni wyścig chciałbym przejechać Eclipse'em, ale boję się, bo tamtym samochodem naprawdę kiepsko się skręca. Zarzuca w ogóle, prowadzi się jak nie czteronapędowiec. Dobra, nie ma co nitra tracić na początku, to są okrążenia, więc tylko trochę pierdnęliśmy tak dla szpanu. Ale powiem wam, że całkiem ładnie przyspiesza ten Hyundai. Naprawdę. I skręca lepiej niż Celica. Podoba mi się na razie. Zobaczymy, co będzie dalej. Pięknie, nie wiem. Jest spoko na razie. Ooo! Dobra, trochę zachwaliłem, ale ogólnie nieźle. Też mi się, znaczy podoba mi się, Celica trochę gorzej. Tutaj jest ten skręt lepszy. I według statystyk nawet prędkość maksymalna jest lepsza. Spadaj, o, szesz mnie zepnął. Jak się tam wszyscy porozwalali, zobaczcie na mapkę. Ale oni się jakoś tak szybko odwracają, żeby jechać już normalnie. No ale dobra, korzystajmy. 6 okrążeń? What the fuck? Czemu nic nie mówicie? Ja pierdziele, to potrwa 8 lat. No i dobra, moi drodzy, zbliża się zaraz ostatnie okrążenie. Na przemian wyprzedzają mnie Mazda RX-7 i Honda S2000, jak właśnie teraz. W tym miejscu zawsze mnie wyprzedzają. Ostatnie okrążenie. Emocje, moi drodzy. What the fuck? Zostało mi jeszcze trochę nitra. I powiem wam, że mam trochę problem z Hyundaiem. Znaczy, ogólnie nie żałuję, że wybrałem właśnie ten samochód, ale chyba zaraz będę, bo mnie tu rozwalą gnoje. Ale tutaj na zakręcie zawsze mnie jakoś, nie wiem, jakoś mnie obracało, tak jakbym zaciągnął ręczny, no nie? I to mnie niepokoi. No dobra, muszę się teraz skupić. Teraz się ważą losy, czy ostatnie 100 milionów lat, kiedy robiłem ten wyścig, nie pójdzie na marne, czy pójdzie? No dobra, nitro sobie zostawię na czarną godzinę, bo to naprawdę się opłaci, jeśli się rozwalę i będzie problem. Oni niby są daleko. O, patrzcie, patrzcie, patrzcie! O, 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 już rzuca! Ja nic nie zrobiłem, nie nacisnąłem hamulca, nic nie zrobiłem, naprawdę. Jak to często mówią faceci, ja jej nawet nie dotknąłem. Ale naprawdę. Jedzie, o, znowu, o jest, przed całą metą, uhuu, wygrałem! No i dobra, ostatnie okrążenie, drugie podejście do wyścigu. O, nie wróżę sobie dobrego wyniku. Powiem wam, że z Hyundai jest problem taki, że no niestety. Za każdym razem, gdy chcę zahamować nożnym hamulcem, samochód daje dupę do przodu. No po prostu, no jak to, nie dogonię, z przodu jest Honda S2000. Będę musiał z powrotem zmienić na Mazda MX-5, bo ja tu sobie rady nie dam chyba, no z tym gratem. Naprawdę, jeździ się nim całkiem dobrze, ale... Jak przychodzi do hamowania, masakra, no po prostu się nie da. Szczególnie na zakręcie i tutaj pod górkę, jak podjeżdżam, to trzeba hamować biegami dosłownie. I się boję tu nawet skręcać, bo go zaraz obróci. Masako, znowu, nie, no nie, jak ja mam z takimi koksami wygrać, ten w ogóle cały czas, o zobaczcie jak skręcił, no widzieliście ty jak skręcił, ja pierdziele, ja muszę naprawdę biegami, redukuję bieg przed zakrętem i mieli na tych maksymalnych obrotach, żeby po prostu zwolnić, nie da rady tym przejechać, ja pierdziele.
biorę MX5, nie da rady. Albo jeszcze Skyline'a, bo on tak dosyć dobrze się... A spróbuję Skyline'em, co mi tam? Zaryzykuję. O, ten to w ogóle! Wszystko na maksa, wszystkie staty. Dobra, lecimy. Ostatni raz, moi drodzy. Nie mogę po prostu zdzierżyć tego, że za każdym razem, kiedy chciałem zahamować, nawet na zakręcie albo przed zakrętem, to ten samochód jakoś nie obracało do przodu, tak jakby... No, Boże, to było straszne. Na samym końcu, przy pierwszym podejściu, były jakieś problemy. O proszę, tu inna bajka! Startujemy. Kurde, chodzi jak... nie wiem... Dlaczego by to porównać? Kurde... Ciężko mi jakoś... skatalogować ten dźwięk. No ale ważne jest to, aby samochód był stabilny, a taki Skyline jest. Skręt troszeczkę toporny, ale tu chodzi o stabilność. O proszę. I ramujemy oczywiście wszystko i wszystkich! Dobra, tego nie chciałem zramować. Kurde! Miałem przeskoczyć go. Dobra, ale jeszcze mam szansę ich dogonić. Naprawdę Skyline... pokażę, co potrafi. I co ciekawe, ten wóz dopiero zaczyna przy wyższych prędkościach przyspieszać, wiecie? To jest takie dziwne. Powinno być troszeczkę odwrotnie. On ma taki całkiem dobry start, ale później zaczyna coś go mdlić. No ale dobra. Troszeczkę za wcześnie bieg zmieniłem. Powinienem po zakręcie! What the fuck? No i dobra, znowu ostatnie okrążenie. Tym razem Skyline'em. No masakra! Jedzie z przodu w ogóle Mazda RX-7. Rozwaliła się o samochód i jakoś, nie wiem, zyskała przyczepność i nagle zaczęła super przyspieszać, no nie? Kurde, no zobaczcie teraz, zobaczcie na zakręt. No i jak? Rozbił się o ściany i pojechał normalnie. A ty dziadu! Jak ja mam z takimi wygrywać, no kurde. No ale powiem wam, że Skyline'em jedzie mi się lepiej. Nie zarzuca i nawet gdy, nie wiem, troszeczkę na chwilę utraci kontrolę, to nie ma problemu, żeby wrócić z powrotem na drogę. Kurde, ale nie da się, zobaczcie jak on skręca, no nie. Kurde. Ostatnie okrążenie, no i pojedzie skrótem, pojechał skrótem, no i ja się rozbijam, no Boże. Dobra, musi się gdzieś tu rozwalić. No nie rozwali się, bo on jedzie idealnie. No kurde, i zobaczcie to, no, jak on tak skręca! Biorę Mazda MX-5. Mam szansę teraz ich podgonić, a gdzie tam? Zobaczcie jak skręcają. Patrzcie teraz. I teraz to nie jest moment, jak będą tak zajebiście skręcać. O, właśnie teraz fajnie. No dobra, chodź tutaj. Dziadu wstrętny, o tak. Żadnych ścian nie obciera nic. Rozwal się. No i teraz włącza turbo. Nie, bo ja idę na przód. Nie! Pieprzony cheater. Ale powiem wam, że nie ma lepszego samochodu niż Mazda MX-5. Ten samochód jeździ tu jak przyklejony. Nie ma mowy o żadnych turbulencjach, nie ma mowy o żadnym zarzucaniu. Jadę tą Hondę teraz zramować, pieprzoną. Kurde, dziad. Ale wiecie co, to nie ma znaczenia, czy ja zramuję Hondę, czy co. Bo jak na przykład temu gościowi z przodu się nie uda, to nagle na przykład RX-7 zaczyna super skręcać i super jeździć. Także to nie ma znaczenia, którego ja zramuję, oni i tak zaraz będą mnie tutaj doganiać. Piekło! No i dobra, moi drodzy, ostatnie okrążenie, nawet nie wiem, które podejście. I ten pieprzony zakręt, tu mnie zawsze doganiają, kurde, dranie, zobaczcie, nie! Nie, ich trzeba ramować, moi drodzy. Tylko i wyłącznie, inaczej nie wygrasz, nie ma mowy. Oni tutaj na tych zakrętach jakoś zajebiście skręcają, uderzają w trafiki, jadą dalej. Kurde, masakra się dzieje! Tylko ramowaniem wygrasz w tej grze. Inaczej się po prostu nie da. Ale dobra, muszę się jeszcze skupić, bo to nie koniec. Oni tu jeszcze mają kilka zakrętów, na których wymiatają. A szczególnie ten końcowy. Na moje nieszczęście. Dobra. Okej, czysto. Teraz spokojnie, teraz spokojnie.
50 minut jeździłem te wyścigi po 6 okrążeń. I dopiero teraz udało mi się wygrać. Wow. Time trial następny. Nie wiem, co będę jechał, co będę brał, jaki samochód. W każdym razie będzie to chyba Mazda MX-5, bo tylko tym samochodem da się wygrywać w tej grze. Tak jest. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.